Dzisiaj mam wydatki, więc zrobił się tutaj wsparcie. Zbierałam się, żeby powiedzieć wam o tym wszystkim, co chcę dzisiaj powiedzieć, ale z pewnych względów wcześniej nie było to możliwe. Dzisiaj jest. W ogóle bardzo ciekawie to się wszystko poskładało, to co, o czym ostatnio była mowa, to co mówiła Agata, to co mówił Artur. Myślę, że to co powiem się wpasowuje w tę tematykę. Bardzo chcę oddać chwałę Bogu tym słowem. A przede wszystkim chcę ten cały gnój, o którym dzisiaj też wspomnę, przerobić i wydaje mi się, że mi się to udało. To o tym właśnie dzisiaj usłyszycie. Wierzę, że przerobiłam to w pełnowartościową, wysokokaloryczną paszę i moją modlitwą jest, by ludzie uczyli się na błędach moich i nie musieli ich popełniać. I tak jest cel tego, czym się dzisiaj chcę z wami podzielić. Żeby tak naświetlić właśnie tło, postaram się króciutko o sobie opowiedzieć. Niektórzy z was znają moją historię, niektórzy nie. Ja narodziłam się na nowo 26 lat temu. Chodzę z Bogiem długo i naprawdę z Nim chodzę i naprawdę Go kocham. I urodziłam się, no to jest taka w sumie standardowa historia, urodziłam się jako dziecko, które było wpadką. Moi rodzice po prostu wpadli. I nie wiem, pierwotnie myślałam, że wpadka przyspieszyła ich ślub. Potem jak patrzyłam na ich życie, to uznałam, że była jedynym powodem ich małżeństwa. Mój dziadek nie zaakceptował mojego taty. Absolutnie znienawidził go od pierwszego momentu. Przypuszczam, że z jego ust padały różne słowa pod moim adresem, które były przekleństwami. Na dodatek, gdy moja mama jeszcze była w ciąży, to mój dziadek umarł. Więc to był dodatkowy stres. Jakieś, przypuszczam, te demony pokoleniowe z niego zawitały w moim życiu płodowym już jeszcze. Więc jak się urodziłam, byłam dzieckiem, które bardzo dużo płakało. Oczywiście, no tak jak powiedziałam, standard, poniżenie, te wszystkie z tym rzeczy związane, odrzucenie. I też w moim domu był okultyzm, było bardzo dużo okultyzmu. Też byłam bardzo cyniczną osobą, tak przypuszczam, że to też jest kwestia pokoleniowa. Bardzo cyniczną, bardzo złośliwą. W ogóle jako nastolatka chyba, już nie pamiętam kiedy to było, czy miałam kilka lat, czy kilkanaście lat już. Miałam myśli samobójcze. Ja często wspominam o tym, gdy na ewangelizacji przemawiam właśnie, jakie było to moje życie wcześniej. I gdy narodziłam się na nowo, to świat po prostu kompletnie zawirował. Zawirował. To było dla mnie, wszystko zmieniło się o 180 stopni. To było przeżycie pod każdym, absolutnie każdym względem, niesamowicie intensywne. I ja byłam tak szczęśliwa, że w ogóle, że jest sens z życia, że jest Bóg, że On, że Go spotkałam, że w ogóle, że ja zostałam uszczona Duchem Świętym od razu, jak się narodziłam na nowo. Po prostu wszystko absolutnie zawirowało. Wchłonęłam Nowy Testament w ciągu nie wiem jakiego czasu, ale bardzo szybko przeczytałam. Byłam niesamowicie ciekawa, co tam jest. Przeczytałam Stary Testament bardzo szybko. W ogóle byłam głodna Boga niesamowicie i miałam ogromny głód, żeby Mu służyć. To było z jednej strony. Ale z drugiej strony, mimo tego wszystkiego, co wam teraz opisałam, ja nie umiałam uchwycić, o co chodzi z tą łaską. Ja wiedziałam, że z łaski jestem zbawiona, że łaska, że przez łaskę, przez wszystkie przypadki ją odmieniam, tak jak każdy w tym środowisku, w którym się narodziłam na nowo, bo narodziłam się w kościele charyzmatycznym na nowo. I niby ta łaska była, a ja tak dokładnie nie kumałam, o co z nią chodzi. I przez to, że nie potrafiłam zrobić z niej takiego prawdziwego, rzeczywistego użytku, to gdzieś spychałam. I wyglądało to tak, że zamiast korzystać z łaski i rzeczywiście chodzić w wierze, to jako substytut, z czego sobie wtedy nie zdawałam sprawy, bo to nie było celowe działanie, jako substytut po prostu polegałam tak naprawdę na sobie. Teraz, gdy patrzę wstecz, to widzę, że często to wyglądało tak, że ja gdzieś tam w tyle głowy planowałam, kalkulowałam kilka kroków do przodu, co się opłaca, co się nie opłaca, co może mi zagrozić.
po to, żeby robić te kroki bezpiecznie, ale to nie było bezpieczeństwo oparte na Bogu, oparte na wierze, tylko przekalkulowane, bo ja się nauczyłam przetrwania, żeby przetrwać w starym życiu. I ten wzorzec przyniosłam do nowego życia, więc była łaska, okej, oficjalnie była łaska, a tak naprawdę gdzieś tam z tej mojej podświadomości dobijały się do głosu właśnie takie niefajne rzeczy. I tak, no i w związku z tym funkcjonowałam w takim w samosprawiedliwości, tak, no bo to się z tym wiąże. Nie rozumiesz tak do końca, o co chodzi z łaską, to chodzisz w samosprawiedliwości. W samowystarczalności, no bo niby jest łaska, ale gdzieś tam w tym tyle głowy tak kombinowałam, żeby wszystko było tak, jak należy, wystarczyło i żeby sobie funkcjonować w niezależności. No bo łaska to jest zależność, zależność tak naprawdę od Boga. Polegasz na tym, co On może w twoim życiu, a nie to, co ty możesz. A ja polegałam na sobie. Nie nazywałam tego tak absolutnie, ale polegałam na sobie. Więc niezależność i taka właśnie źle pojęta zaradność i to były te substytuty. Substytuty. Zamiast łaski były substytuty, a oficjalnie wydawało mi się, że ja przecież jestem zbawiona z łaski i chodzę z Bogiem właśnie w łasce. I to było takie, to powodowało takie fałszywe poczucie kontroli własnego życia. I efektem było to, że ja tak naprawdę nie odnawiałam mojego umysłu. Były dziedziny, w których szpadłam do przodu. Ja przez to, że ja, jak się narodziłam na nowo, bardzo dużo się modliłam, bardzo dużo modliłam się na językach. I ludzie wokół mnie byli często zaskoczeni, że ja tak dużo, tak szybko rozumiem, że ja potrafię nazywać rzeczy. Ale to było właśnie takie, to było nieproporcjonalne, bo ja miałam zrozumienie intelektualne i może nawet duchowe, ale to, ja tego nie potrafiłam tak naprawdę wprowadzać do mojego życia, chodząc w wierze i korzystając z łaski. I to było właśnie to. Też właśnie i to właśnie też było z tym związane, że wydawało mi się, że chodzę w łasce i w wierze, bo Bóg używał mnie w życiu innych ludzi. Naprawdę, widziałam owoce moich modlitw, widziałam owoce słowa, dlatego że Bóg mi dawał mądrość. Ja często mam to po prostu, że ci, którzy, z którymi jestem bliżej, wiecie, że czasami mówię rzeczy i sama się dziwię, co ja takiego mówię. I wiem, że to nie jestem ja, tylko to jest Bóg. I ja tak funkcjonowałam od lat, więc mówiłam rzeczy, które przynosiły życie innym ludziom. Ale sama do końca nie potrafiłam też zrobić z niego użytku. I to trwało całe lata. Bujałam się tak całe lata, jakoś tam funkcjonując z tym śmietnikiem w głowie. I jakiś czas temu, to było ponad rok temu, zaraz po rozwodzie, tak chyba 2018-19 rok, pojawiły się w moim życiu problemy, że takie nazwę ogólnie, i nie będę tego wątku rozwijać, bo nie miałam takiej potrzeby, urzędowe, jako spuścizna po moim już byłym związku małżeńskim. W spadku dostałam po tym małżeństwie takie właśnie rzeczy, z którymi musiałam się bujać sama. I to był porządny kaliber. Ja przyniosłam to Bogu i nawet było tak, że ja to rzeczywiście miałam takie poczucie, że dałam to Bogu, że On w tym jest, że Mu w tym ufam. Te myśli natrętnie powracały, ja trwałam w modlitwie, trwałam w wierze, ale przez to, że ten mój umysł nie był przerobiony i tam cały legion to po prostu mi do tej mojej głowy walił różne informacje, to ta presja jednak była duża i ja pod tym naporem po prostu to było takie wycieńczające, tak bym to określiła. I to była pierwsza rzecz. I za jakiś czas zaczął się COVID. Ja pracowałam wtedy na lotnisku i w pewnym momencie nas posłali do domu, bo już nie było pracy. Więc byłam w domu, dostałam postojowe, miałam mnóstwo czasu na myślenie. I to w tym momencie nie było dla mnie dobre. Miałam mnóstwo czasu na myślenie. Niestety ten czas właśnie w taki sposób wykorzystywałam. I też zrobiłam jeden błąd. Zaczęłam się konfrontować ze światem duchowym, z którym nie powinnam była wchodzić w konfrontację, bo to nie było ani moje zadanie, ani moja służba. Ja się pchałam. Pchnęłam się w to i sprowokowałam w tym samym opresje demoniczne, których nie musiało być. I
tak to wyglądało. I w związku z tym, że to się nawarstwiło, a ja miałam nieprzerobione rzeczy, nieodnowiony umysł, nie kumałam ciągle, o co chodzi z tą łaską, to mnie to zaczęło przygniatać. To była presja psychiczna i słuchajcie, to była wręcz presja fizyczna. Wręcz presja fizyczna. Nie potrafiłam stanąć właśnie wiarą przeciwko temu. Na dodatek wydawało mi się, że rozwiązanie będzie bardzo, bardzo długi post, w który weszłam. Mając absolutnie złą motywację. I ten bardzo długi post spowodował, że przylepiło się do mnie jeszcze kilka rzeczy. Tak jakby mi było jeszcze mało, to mi się poprzylepiało kilka rzeczy. Ja mówiłam to, bo ja w ogóle zatytułowałam sobie roboczo to, co dzisiaj mówię, ku przestrodze i ku zachęcie. Ku przestrodze, ku zachęcie. Na razie przestrzegam, potem będę zachęcać, dobra? Więc ten bardzo długi post pogorszył tak naprawdę sytuację i ja wyszłam z tego postu tak naprawdę dzięki temu, że w desperacji skontaktowałam się z Arturem, za radą jednej siostry. I on mi kazał z tego postu natychmiast wyjść. To wyszłam, ucieszyłam się, że to nie był głód, już mogę jeść, poszłam z jadą. Ale nie, to nie było po problemu, bo po prostu wyszłam z postu, ale tak naprawdę ten cały świat duchowy wokół mnie dalej wirował w takim negatywnym rytmie. No i właśnie zaczęłam rozmawiać z Arturem, zaczęłam opowiadać, co przeżywam. To jest dłuższa historia, to skracam teraz. I też właśnie w tej rozmowie on jakby uświadomił jedną rzecz, bardzo ważną, że przez to, że ja właśnie w moim życiu było mnóstwo poniżenia, lęków, przez to, że ja jakby od dzieciństwa to wszystko gdzieś tam się we mnie wrastało to we mnie, to tak jak jest z nowotworem, że jak czasami nowotwór zaatakuje jakiś organ i ten nowotwór jest duży i w pewnym momencie nowotwór staje się, to się staje nieoperacyjne, bo już nie wiadomo, gdzie się kończy nowotwór, a zaczyna ciało człowieka i czasami tego nie można operować. I miałam wrażenie, że to jest tak ze mną, że ja nie wiem, które myśli, co w tej mojej głowie to jest moje, a co w tej mojej głowie to nie jest moje. Co w tej mojej głowie to, jest po prostu, to są po prostu wrzutki diabelskie. I zaczęłam wewnątrz siebie dochodzić do straszliwego wniosku, że ta większość, że większość tego, co jest w mojej głowie, to nie jestem ja. Że ten nowotwór się tak rozrósł, że tam w środku jest bardzo mało mnie. I to był straszny wniosek, ale lepsza jest prawda niż jakieś kłamstwo, które tylko zatruwa. I trzeba było zacząć nad tym pracować przede wszystkim, w ogóle jak funkcjonować w łasce. No to skoro ja nie wiem, co to jest łaska, to co to jest ta łaska? To jak mam chodzić w łasce? To jak mam schodzić w tym? Ja nie wiedziałam, naprawdę nie wiedziałam. I słuchajcie, to była orka na ukorze, bo ja chciałam, a nie wiedziałam jak. Miałam rady, miałam informacje jasne, z których nie potrafiłam skorzystać. Bo Artur mi mówił określone rzeczy. Wiedziałam niby, co mam robić, wiedziałam, co mam wyznawać, wiedziałam, że mam robić porządek w głowie. Ja niby to robiłam, ale tak do końca nie wiedziałam w ogóle, cały czas nie wiedziałam, jak to chwycić, z której strony. I któregoś razu zadzwoniłam do niego. Po raz kolejny opowiedzieć, co u mnie. A on mi powiedział coś. Ja potrzebowałam usłyszeć to wtedy. On powiedział, Agnieszka, ja ci już wszystko powiedziałam, co ci mogłem powiedzieć. To, co mogłem ci dać, to już ci dałem. Ja nie mam nic więcej. Jak Ceroński powiedział, że on nie ma już nic więcej dla mnie, to myślę, kurczę, to co teraz? To co teraz? Słuchajcie, mój stan się pogarszał. Ja miałam myśli samobójcze. I słuchajcie, to nie była presja psychiczna tylko. To była presja fizyczna. Ja czułam, jak mnie coś pcha fizycznie do okien, do balkonów. To była presja fizyczna. Ja miałam odczucia fizyczne w moim ciele. Kiedyś Asia opowiedziała, że kiedyś demon się do niej tam przyczepił, złapał ją za szyję, gdzieś za brzuch. Ja miałam takie jazdy, słuchajcie, zastanawiałam się, czy mówić o tym dzisiaj, czy nie, ale mam przekonanie, że powiem o tym ku przestrodze. Ja miałam takie jazdy dniami, tygodniami, miesiącami, codziennie. To, o co ona wtedy opowiedziała jako wydarzenie, ja miałam to codziennie, miesiącami. Świadczy to tylko po prostu do tego miejsca, do którego się zapędziłam, bo nie umiałam korzystać z łaski. I
zaczęłam brać psychotropy. Poszłam do psychiatry i po prostu powiedziałam, że ja potrzebuję psychotropów. Dlaczego dzisiaj tutaj stoję i mówię wam o tym wszystkim? Bo je odstawiłam po prostu. Mogłam je odstawić kilka tygodni temu. I to był moment, gdy wiedziałam, że w ogóle też w jakiś sposób je odstawiłam, może za chwilę powiem, ale odstawiłam i dlatego dzisiaj, bo chciałam powiedzieć wam uczciwie to wszystko, co mówię i chciałam powiedzieć, to w czasie przeszłym. Brałam psychotropy, ale dziś już ich nie biorę. I poszłam do pomysłu z jedną siostrą w ogóle, się spotkałyśmy, osoba prorocza. I tak chciałam się znowu modlić, co ja mam robić, co ja mam robić, to w ogóle tak strasznie, co ja mam robić. I modliłyśmy się, ona mówi, dobrze, to się pomodlimy po raz, domyślę, po raz setny. No to się modlimy. I ona mówi, mam dla ciebie słowa, słowo od Boga. Mówi, Bóg cię pyta, bo ja mu cały czas powtarzam, że chcę z tego wyjść, chcę z tego wyjść. A ona powiedziała mi, Bóg cię pyta, czy ty chcesz, czy ty mówisz, że chcesz. I mnie zatkało. Po prostu zamilkłam. Nie wiedziałam, co jej powiedzieć. I już przestałyśmy o tym rozmawiać, bo nie było nic więcej do powiedzenia. I słuchajcie, następnego dnia w pracy, w której w ogóle wtedy miałam taką pracę, w tej pracy miałam też takie mnóstwo czasu. Tam się nie działo nic, po prostu nic. Miałam tyle czasu, żeby myśleć. Gdzie się nie odwróciłam, bo to był już czas wcześniej, no, byłam na tym postojowym, więc miałam czas, żeby myśleć, potem ta praca, gdzie też miałam czas, żeby myśleć. I ja tak się, i to pębniło mi to, co ona mi powiedziała w mojej głowie. I pamiętam, że skanowałam jakieś dokumenty i wiecie co, i gdzieś wewnątrz się tak się skoncentrowałam. I ja sobie wyobraziłam, że ja naprawdę z tego wychodzę. Bo wiecie co, na czym polega problem? No mi dotarło, dlaczego ja, to pytanie było powiązane z tym, że ja chciałam wyjść z tego wszystkiego, ale ja przestałam wierzyć, że to jest możliwe. Ja gdzieś w moim sercu zgodziłam się na równie pochyłą. Ja zgodziłam się na to, że teraz jest źle i będzie gorzej i że ja już z tego nie wyjdę. Gdzieś dałam zgodę w moim sercu na to. I mnie to co ona powiedziała, mi to otrzeźwiło. I ja sobie, wiecie, tak się skoncentrowałam i sobie wyobraziłam, że ja z tego wychodzę. Że naprawdę z tego wychodzę. I czułam, że coś przykliknęło. Że to był moment jakiegoś takiego, taki pierwiosnek, taki moment pierwiosnek. Coś przekliknęło. Czułam, że coś się zmieniło. To było to. Potem pojechałam do Norberta i do Anity. Tak, żeby z nimi pobyć, spędziliśmy wieczór razem. I następnego dnia Norbert poszedł tam, miał sprawę załatwienia, został z Anitą. Anita poszła do kuchni, żeby się krzątać. A ja siedziałam w pokoju i akurat leciało uwielbienie po hiszpańsku. I wiecie co, kościół, rozmodleni ludzie, tacy wiecie, tacy rozmodleni, tacy rozanieleni, taka widać, że tam jest po prostu niesamowita obecność Ducha Świętego. I ja tak patrzę na to z taką zazdrością, że ja bym też tak chciała, tak w takiej wolności, swobodzie, odpocznieniu, uwielbiać Boga. Tak po prostu być w Jego obecności, tak oddawać Mu chwałę. I słyszę, jak Duch Święty mówi do mnie. To, co widzisz, jest piękne. Tak, oni uwielbiają mnie, a to jest łatwe. Im jest przyjemnie. Oni mnie uwielbiają, ale im jest w tym dobrze. A ty oddasz mi chwałę przez to, że wyjdziesz z tego miejsca, do którego zabrnęłaś. I potrząsnęło mi to, nawet chciałam oddawać Bogu chwałę. Tak chciałam oddać Mu chwałę. I gdy usłyszałam, że w ten sposób oddam chwałę, mnie to zmotywowało, stwierdziłam, ja chcę dać Bogu uchwałę. Ja wyjdę z tego miejsca, do którego tam zabrnęłam. Wyjdę z tego miejsca. I to był moment absolutnie przełomowy, bo później było różnie. Były też momenty takie cięższe, ale mnie to trzymało, że ja oddam chwałę przez to, że się nie poddam, tylko będę szła do przodu. I że z tego, i w sobie obiecałam, że przyjdzie taki moment, że ja z tego gówna zrobię paszę i nakarmię tych ludzi. I że oni nie będą popełniać tych błędów, które ja zrobiłam. I to był też czas, gdy ja zatrybiłam, o co chodzi z łaską, wiecie? Coś po prostu przekliknęło, po prostu zaczęłam rozumieć, o co chodzi z tą łaską. Zaczęłam chodzić w łasce, Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu zatrybiłam. Gdzieś coś we mnie się zmieniło. I przyszedł taki moment,
W ogóle myślałam, zastanawiałam się, jak odstawić te psychotropy, czy nie chciałam robić, wiecie, takich kroków pochopnych, hej, ho, w wierze, a tak naprawdę w głupocie i bez wsłuchania się w głos Ducha Świętego. I tak się zastanawiałam, jak to zrobić, pomyślałam, że będę zmniejszać dawki, wiadomo, tak delikatnie, żeby to wszystko miało z ręce i nogi. Ale co ciekawe, pojechałam, była ewangelizacja w Łodzi, pojechałam i wynocowałam u Oli, bo zostałam u niej do niedzieli, u Oli Kamińskiej. Zapomniałam moich tableteczek. I sobie myślę, kurczę, zapomniałam, a ja takich rzeczy o co nie zapominam, wiecie, jak coś trzeba, to trzeba. Nie wolno zapomnieć o tym, czego co trzeba. Zapomniałam. Sobie myślę, wiecie co, w ogóle mi się nie przestraszyłam, tylko sobie pomyślałam, to ciekawe teraz, jak to będzie. Zapomniałam, nie mam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Było zupełnie dobrze, bardzo dobrze spałam, bardzo wygodne łóżko ma Ola, mówię wam, polecam gościnę u Aleksandry Komińskiej. I wiecie co, i następnego dnia zapomniałam się w psychotrop, bo na noc miałam środek taki, jeszcze inny miałam środek, miałam dwie tabletki, jedną na noc, jedną na dzień. Następnego dnia rano po prostu zapomniałam wziąć tych moich psychotropów. Po południu sobie przypomniałam, nie wzięłam. Więc myślę, a to jak już nie wzięłam, to nie wzięłam, nie. I przestałam po prostu je brać. Wiedziałam, że widocznie Duch Święty mnie tak wziął i poprowadził w ten sposób. Żadnych skutków ubocznych, nic nie miałam. W ogóle czułam się bardzo dobrze i powiem wam więcej. Jak odstawiam te psychotropy, to zaczęły się większe przełomy, bo wtedy nie było już wspomagaczy, tylko była łaska. Do tego momentu miałam substancję chemiczną, która mi jakoś pomagała przetrwać te trudne chwile. A potem był już tylko Bóg i łaska i zaczęłam brać większe przełomy. Zaczęłam słyszeć też wyraźniej Ducha Świętego. Zaczęłam widzieć różne rzeczy, których nie widziałam wcześniej tak wyraźnie. I teraz słuchajcie, zmiany. Chcę wam powiedzieć o zmianach, które zaszły. To już jest ku zachęcie. To jest ku zachęcie, naprawdę. Na przykład, to jest bardzo ważna rzecz. Mnie dojeżdżało strasznie potępienie i oskarżenie. No bo jak nie ma łaski, to jest potępienie i oskarżenie. Więc jak się zachowałam jakoś głupio czy niewłaściwie, to mnie to dojeżdżało strasznie. Analizowałam, gdzie mój był błąd i dlatego. I to było strasznie, to było po prostu cierpienie. Ale druga, z drugiej strony, no bo nie korzystam z łaski, więc kombinowałam w mojej głowie, co by tu zrobić, żeby znów myśleć o sobie dobrze. Więc gdzieś jakieś podświadome szukanie usprawiedliwienia, wymówek, oskarżanie kogoś, nie? Żeby poczuć się dobrze, no bo zrobiłam bubę, ale jestem z tym źle, a chcę, żeby mi było dobrze. Nie skorzystam z łaski tak jak należy, znaczy ja teraz to tak nazywam, nie nazywam tego w ten sposób wcześniej. No to żeby się poczuć dobrze, to trzeba zakombinować, zahachmęcić. Ja w moim umyśle tak hachmęciłam. Skutek był jeszcze gorszy, no bo przecież jeżeli nie korzystamy z Bożych metod, no to się pchamy w ramiona diabła, no jak mówić skutek. A w momencie, gdy zaczęłam chodzić w łasce, przestałam wchodzić w ten mechanizm, to ja przyglądam się po prostu, przyglądam się temu, co mi dane zdarzenie mówi o mnie. Ja wcześniej też to próbowałam robić, ale to było skażone w ten sposób. Ja teraz przyglądam się, co mi mówi to zdarzenie o mnie. W sensie diagnozy. Czyli dowiem się tylko o mankamentach, gdy wpakuję się w jakąś sytuację, gdzie te mankamenty wyłażą. Więc co mi to mówi? I ćwiczę się w tym przynoszeniu tego pod krzyż. I teraz druga rzecz. Im więcej łaski i miłosierdzia okazuję sobie, tym więcej mam go dla innych ludzi. I to jest matematyka. To jest proporcjonalne. To w ogóle to nie ma... To jest matematyka. Czysta matematyka. I teraz... To z jednej strony, a z drugiej strony jednocześnie, gdy tego nie zrobię, to mi się zapala czerwona lampka. To ja wiem, że coś jest nie tak. Jak okażę komuś twardość, to wiem, że to jest, że po pierwsze nie powinnam tego robić, okej, ale to też jest to, co coś mówi mi o moim stosunku do mnie. Bo to jest emocje, to jest też układ nerwowy duszy, nie? One, nie mamy na nich polegać, ale one są diagnostyczne często. To jest to. Słuchajcie, mam coraz mniejszą potrzebę tłumaczenia się przed kimś czegokolwiek. Ja wcześniej dbałam o to, żeby być dobrze zrozumianą, dobrze odebraną, żeby ktoś nie zrozumiał opatrznie tego, co mam na myśli, albo tego, jak się zachowałam. A teraz po prostu widzę, że mi się nie chce.
Po prostu mi się nie chce tłumaczyć przed ludźmi. Po prostu. Skutecznie biorę rzeczy przez wiarę i to jest naprawdę, to jest coś. I odpocznienie. Też zaczynam, uczę się chodzić w odpocznieniu, trwać w odpocznieniu, a trwanie w odpocznieniu to kwestia decyzji i treningu. To jest trening, naprawdę. Tym się można wytrenować. Jak człowiek czeka na dobre okoliczności, żeby odpocząć, to nigdy nie odpocznie. I też to zrozumiałam. I jeszcze taka rzecz ważna. Przez to, że właśnie u mnie, to co powiedziałam wcześniej, że jestem nowotworem, który gdzieś tam zainfekował moją głowę i ja nie wiedziałam, które myśli są moje, a które nie moje. Bo wiecie, chodzi o to, że to nie zawsze były myśli takie z gruntu złe, że od razu widzisz, że to jest wrzutka diabelska. Czasami to były takie myśli zupełnie neutralne, które przy którymś tam ruchu, na którymś tam etapie, w którymś momencie zamieniały się w toksyczne, bo doprowadzały do czegoś, co diabeł miał w planie, żeby mi zrobić, gdy już złapię się na coś, co brzmi pozornie niewinnie, bo później sobie zdam sprawę z tego, że te myśli nie są niewinne, tylko one właśnie są skażone samowystarczalnością albo samosprawiedliwością, ale tego typu rzeczami, tylko tego na pierwszy rzut ucha nie było słychać. I się uczę to rozpoznawać. Uczę się rozpoznawać po owocach, skąd dana myśl była i na przykład korygować na przyszłość, nie pozwalać sobie na określone myśli czy wędrówki. I no to, co teraz powiem, to jest takie po prostu no już wniosek z tego, rozsmakowałam się w życiu w wierze. Ja nie chcę już inaczej. I prawdziwe życie w wierze jest fascynujące. Prawdziwe życie w wierze nie jest męką, nie jest brzemieniem ciężkim. Jest fascynujące, tylko trzeba rzeczywiście chodzić w wierze. Ja się tego uczę i to jest super. I to jest to, jeszcze chciałam kilka wniosków i myślę, że to też może być cenne dla was, bo to słuchajcie, to jest naprawdę przerobione na żywym organizmie. Wiem, że nie odkrywam Ameryki teraz, ale to jest, tak jak powiedziałam, to jest kluczowe i to, ja to przerobiłam na sobie. Ja zaświadczam po prostu swoim życiem, że odnawianie umysłu jest absolutnie kluczowe. Absolutnie, po prostu, słuchajcie, to jest nie do przecenienia. Odnawianie umysłu, takie prawdziwe, zdeterminowane, skuteczne, to jest bomba atomowa. Nikt ci nic nie zrobi, jeżeli ty dbasz o swój umysł. Nikt ci nic nie zrobi, jeśli naprawdę, naprawdę dbasz o swój umysł. Nie ma szansy. I to jest jeszcze kolejna rzecz. Ideałem jest oczywiście niepozwolenie myślom złym, czy jakimś toksycznym, na choćby na chwilę wejść do twojego umysłu. Ale zdarza się, że się pojawiają. I teraz odpychanie tych myśli. Jak to powiedzieć? Przychodzi coś do siebie, odpychasz to. I teraz możesz trzymać to z dala od siebie w różnej odległości. Możesz odepchnąć to tak, że ta myśl zniknie z twojej świadomości. Możesz pozwolić na to, żeby ona gdzieś tam z dala do ciebie machała. A możesz ją odepchnąć, ale pozwolić jej być tutaj. I teraz można trenować się w tym, żeby one były jak najdalej. Ja mam takie myśli, dzisiaj tak jest. Mam takie myśli, które po prostu przepędziłam, paszły wam koniec. Ale są takie, które na przykład odpycham i one są bliżej. Ja wiem, że one by chciały do mnie powrócić. Ja je odpycham, trzymam na dystans i trenuję się w tym, by były coraz dalej do momentu, aż znikną z horyzontu. To jest to. I jeszcze jedna rzecz. I to, co wam powiem teraz, jest bardzo ważne. Dlatego, że nieboże myśli są jak muchy. Możesz je odgonić, tak? Przylatuje mucha, odganiasz ją, ona wraca, odganiasz ją, siada, wstrząsa z siebie, odganiasz. Dopóki jej nie zabijesz, ona będzie tak sobie latać. Ale nie to jest najgorsze. Chodzi o to, że w kluczowych, strategicznych momentach twojego życia te myśli zamienią się w szerszenie. I ich nie odepchniesz tak po prostu. Wtedy, jak mawiali pozytywiści, będzie potrzebna praca organiczna i praca u podstaw, a możesz nie mieć czasu. Możesz nie mieć czasu. Idzie taki czas, że będzie go szkoda marnować na takie rzeczy, albo po prostu nie będzie go.
myśli niezałatwione, myśli, które pozwalasz powracać i tak ci psyczeć, nie zabijasz ich, zmienią się, przyjdzie taki czas, że się zmienią w szerszenie. Doświadczyłam tego. Nie zrobiłam porządku z muchami, przyleciały szerszenie. Przyleciały szerszenie. To była orka. Zaczynało się od orki, później było lepiej, ale zaczynało się od orki. Radzę wam, zabijajcie muchy, nie pozwalajcie im się zmieniać w szerszenie. I kolejna rzecz, wiem, że też nie odkrywam Ameryki, ale to jest też, co przeżyłam i widzę realność tego w moim życiu i dziękuję za to bardzo Bogu. Objawienie, że zasiadamy z Chrystusem ponad wszelką zwierzchnością, mocą i panowaniem jest bardzo ważne. Im bardziej realne jest ono w twoim życiu, tym skuteczniej będziesz odpychać wszelką opresję. To jest, to objawienie jest tak jak odnowianie umysłu. To jest druga rzecz, o którą powinieneś zadbać. O to, żeby zawsze pamiętać o tym, że zasiadasz z Chrystusem ponad, ponad. Wiecie co, kiedyś słuchałam nauczania Reinharda Hirtlera i on tam mówił, że o tym, że diabeł jest nikim, że jest pod stopami, że tam pod jego butem ściągnął, żeby zademonstrować, ściągnął buta i tam przemawiał do podeszwy, w sensie, że mówił do diabła. Ja sobie myślałam, okej, no, takie mi się to takie dało, takie trochę, ale śmiesznie to wygląda, no bez przesady. Ale wiecie co, ja to teraz robię. Ściągam klatkę. I po prostu mówię do podeszwy, nie boję się ciebie, jesteś zerem. Tak z nim rozmawiam. Ja tam jest, więc tam do niego mówię. Jest pod moimi stopami, bo jestem ponad nim. Jestem sprawiedliwa, jestem w okręgach niebieskich. Każdy z nas jest, ale potrzebujemy tej świadomości. Ja nie mówię, że jesteście w miejscu, gdy potrzebujecie sobie to uświadomić. Ja potrzebowałam. Ja potrzebowałam tego jak wody na pustyni. I wzięłam to i to przemienia moje życie. I ty jeszcze taka kolejna rzecz właśnie, jeżeli namierzasz u siebie rzeczy, których właśnie źródłem, początkiem są twoje myśli, jeżeli namierzasz je teraz, to nie marudź, że jest ci źle, tylko bądź wdzięczny, że to widzisz. Bądź wdzięczny, że to widzisz. Wiecie co, przeszłam horror, ale ja dzisiaj cieszę się, że przeszłam go. I że nie spotkało mnie to za jakiś czas, w jakichś strategicznych momentach, gdy byłabym częścią ekipy, która na mnie liczy, a ja bym zaczęła się babrać w tym całym gównie. Ja jestem Bogu wdzięczna, że zobaczyłam to, że przycisnęło mi w czasie, gdy miałam możliwość zrobić z tym porządek. Zabrałam się za ten porządek. Było różnie, ale zabrałam się za ten porządek i postanowiłam, że będę szła do przodu. Więc jeżeli widzisz rzeczy w sobie, to po prostu rób z nimi porządek, a nie marudź, że jest źle. Ja straciłam mnóstwo czasu na takie marudzenie i dzięki po prostu temu, że Bóg jest łaskawy i po prostu ma tyle miłosierdzia, mogłam zrobić ten porządek, mimo tego całego czasu, którego nie wykorzystałam właściwie. I to jest to. I jeszcze też jedna rzecz bardzo ważna, że ból przewlekły, i posłuchajcie tego uważnie, ból przewlekły wynikający z trwania w patologicznym stanie utrwala go i wycieńcza. Dlatego jest gorszy niż ból w wysiłku w celu wzięcia przełomu. Im dłużej trwasz w tym stanie, tym bardziej jesteś wycieńczony, zniechęcony, coraz mniej masz wiary. Ból, żeby wziąć przełom, to jest ból. Ale on jest bardziej efektywny, kaloryczny i lepszy, nawet jeśli trwa, niż tkwienie w miejscu, z którego i tak byś musiał wyjść. No chyba, że tak jak ja, chcesz się znaleźć na równi pokoju i sobie zjeżdżać. No to nie, no to nie rób nic. Ale jeżeli będziesz chciał wyjść z patologii, to im dłużej w niej tkwisz, tym będzie ci w niej trudniej. Więc lepiej wziąć, zacisnąć zęby, wziąć łaskę przez wiarę i z tego wyjść. Ja wam mówię jako osoba, ja nie macham palcem. Ja po prostu mówię jako ktoś, kto życzy wam, nie róbcie tych błędów, które ja zrobiłam. Po prostu ta pasza, którą chcę was nakarmić, to jest to, co ja przerobiłam, a wy nie musicie. Po prostu. Tak oddaję chwałę Bogu. To jest to, co wtedy postanowiłam. Dzisiaj oddaję chwałę Bogu. Po prostu tym, że może są ludzie, którzy zrobili błędy, a usłyszeli to, co usłyszeli, ich nie zrobił. I to jest mój cel. I dobre wyznanie i wiara są nierozłączne, bo z obfitości serca mówią usta. Jak masz złe wyznanie,
to nawet nie ma co komentować. Słuchajcie, jak ktoś mówi bla, 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 no ale ja wierzę, no to nie wierzę. No ja też tak kiedyś gadałam, a dzisiaj wiem, że to w ogóle jest bez sensu. Jak wierzysz, to nie klędzisz. Po prostu. I jeszcze na koniec, to jest też ważna rzecz, może nie dla wielu z was, ale dla niektórych być może. Przez to, że ja chodziłam w niewierze, a miałam ogromne pragnienie ponadnaturalnego, miałam pragnienie znaków i właśnie ponadnaturalnych rzeczy, to pewna duchowość też za mną zaczęła się ciągnąć. I właśnie poszukiwanie znaków i ponadnaturalnych potwierdzeń, zamiast, posłuchajcie, szukanie znaków i ponadnaturalnych potwierdzeń zamiast, podkreślam, zamiast trwania w wierze i zaufania Bogu, może otworzyć się na wpływ duchów wieszczych. I to mnie spotkało. I to chyba była, najgorszy aspekt tego wszystkiego. Ja po prostu pragnęłam ponadnaturalnego, pragnęłam słyszeć Boga. Nie poruszałam się w wierze. Pragnęłam znaków, chciałam mieć poczucie bezpieczeństwa. Takie wiecie, takie po prostu, żeby nie wynikające z prawdy o moim bezpieczeństwie, tylko takie, żeby czuć się bezpiecznie. Szukałam znaków, szukałam potwierdzeń, szukałam takiego pseudo uspokojenia. Otworzyłam się na duchy wieszcze. Nie będę wam opowiadać, co ja przechodziłam. Nie róbcie tego. Tak skończę. Amen.